Cześć, witajcie, ja jestem Sareksi, no i rozpoczynam kolejny odcinek z Wings. Dzisiaj również będą dwa odcinki, no bo dzisiaj znowu moja mama wraca wcześniej, tak gdzieś w okolicach 11, więc nagram dwa odcinki, no bo co odcinki będą wtedy, gdy faktycznie dużo nie będzie, gdy będzie taki dzień, gdy nie będzie jasny, nawet do tej 14. Największa sensa z tego, co się może też to w sobotę właśnie, więc no. Dzisiaj po prostu znowu będą dwa odcinki z Wings. I pierwszy odcinek to będzie odcinek na temat Tekny. Więc tak, Tekna znowu dostanie jakiś odcinek na swój temat. Też znowu, właściwie tak na nie ze znowu, to za dużo powiedziano, bo niestety jest tak dużo odcinków na jej temat, to nie ma, no ale fajnie, że w ogóle jakieś są. No i w tym odcinku też poznamy rodziców Tekny, dowiemy się, co są. No i też trochę będzie czasu spędzonego na Zenicie, to jest spoko, bo Zenit to jest naprawdę fajna planeta. No dobrze, rozpoczynamy więc 21 odcinek 6 sezonu. Jesteśmy już bardzo blisko końca tego sezonu i powiem tak szczerze. Dzisiaj mamy środę, więc w piątek już na pewno sobie 6 sezon zakończymy. To jest pewne, że w piątek sobie zakończymy 6 sezon. Bo tak się składa, że moje z niewiele nam zostało do końca. No i od soboty zaczynamy sezon 7. No i myślę, że kto wie, być może nawet jeszcze w tym miesiącu uda się skończyć 7 sezon, bo biorąc pod uwagę to, że tak poświęcam 13 dni w sumie na komentowanie tych odcinków, no to być może jeszcze w tym miesiącu uda się skończyć sezon 7, albo przynajmniej będzie bardzo blisko końca tego sezonu. No a potem z kolei zabieram za świat Wings oraz za 8 sezon. A, i nagrywał Wings dlatego, bo to jest za ciepło, żeby nagrać albo Wiedźmina, albo do kiedy pisał. No niestety, no teraz znowu pogoda jest trochę bardziej ciepła. Nie mogę nagrywać w takich warunkach, bo wiadomo, co się będzie działo, więc nie nagrywam. I też stwierdziłam, że jednak to jest od laptopa zdrowy Pocket Ads. Wolę po prostu na wszelki wypadek, jednak mistrzostwo serii już skończoną. I też, no nie ryzykować, że po raz trzeci mogłabym jednak stracić te save'y i również bym musiał na nowo to skończenie instalować, a kto wie, z tego by niby... Kto wie, co jakieś problemy by przez to nie miało miejsca, bo różnie jest z tą instalacją z Polsce, więc wolę nie ryzykować. No dobrze, rozpoczynamy więc kolejny odcinek z Wings. To jest pierwszy, już bardzo blisko końca tego sezonu jesteśmy. Zaczynamy. Here we go, here we fly, sparkle wings, wave high, where the rainbows and the stars align. Fair friends, heroes strong, shimmer bright, here it's all, with a smile in the sky tonight. You can feel the music lifted off the ground. Nothing's gonna stop us now. We are the magic wings. I can work together. We are the magic wings. We are the ones who believe in us. Keep the dream alive for our stars shining forever. We are the magical wings. Na zakończenie swego jednodniowego panowania Stella przygotowała dla rodziny i przyjaciół przyjęcie, które zostało przerwane przez potwora Gargantuę. Wings zdołały wspólnie pokonać Żarłoka. Teraz czeka je nowe zadanie. Muszą ustalić położenie chmurnej wieży. Zakochany potwór. By chmurna wieża stała się widzialna. Och, nie denerwuj się tak. Mamy tę książkę, którą Tekna znalazła w Solarii. No i tak szybko do tego rozwiązania nie znajdziecie. A Fini już mi obiecał, że znajdzie jakieś techniczno-magiczne rozwiązanie. Ale nie możemy tak siedzieć i czekać, aż komuś coś... O! Odważne, ale z klasą. Podoba mi się. Dalej! Nie ma... Odważne, ale z klasą. No taki styl jest akurat spoko. Ty zjeść myśli, że te wiedźmy mają przewagę. Chcę jakichś podpowiedzi. Następna! No Stella gdzieś jest doterminowana. No no. Zdawałoby się, że zaklęcie niewidzialności jest w każdej księdze, ale nie! Uwaga! Stella, uważaj, bo za chwilę bałagan na robisz. Uwaga! Zaczekajcie! Coś chyba znalazłam! Stella za tobą! No wyluzuj trochę, bo książki są
rozgniewane. A więc nie żartujesz? Nie chciałam rozzłościć książek. O, wybaczcie. Słoneczna równowaga. Wings! Cześć! Ale to jest trochę powalone za... Ale tam mają książki, które tak jakby te zyją, bo naprawdę mogą się zdenerwować, to jest trochę powalone, no ale cóż. Co zrobić? Słuchajcie, chyba już wiem, jak namierzyć chmurną wieżę. Słuchamy. Oj, Dimi też jakąś rolę w tym odcinku odegra również. Nam potrzebny lokalizator spektrograficzny. Oczywiście, że też ja sama na to nie wpadłam. A co to takiego ten lokalizator? Lokalizator spektrograficzny to narzędzie, które służy do analizy tego, co jest niewidoczne dla ludzkiego oka. Tylko jeden drobny szczegół. Musimy go najpierw znaleźć, a ja nie mam pojęcia, gdzie go w ogóle szukać. Moi rodzice mogą wiedzieć. Oni kolekcjonują i konstruują najróżniejsze urządzenia technologiczne. Nie, właśnie to, o czym mówiłam, że w tym odcinku poznamy rodziców Tekny. No i jeśli z nami polecisz, to poznasz mamę i tatę. Co? Ja? Poznać twoich rodziców? O nic się nie martw. Obliczyłam, jakie masz szanse na... Tak, przy okazji to znamy już rodziców prawie każdej z Wings, za co nie znamy rodziców Flory, ale oni też się pojawią na chwilę. Tak? Tak, no znamy rodziców Steli, znamy ojca Muzy, znamy rodziców Bloom, znamy rodziców Lady, wiecie, zgadza. Nie zabez coś, ale w Miraculumie nigdy nie poznaliśmy rodziców Rose. Nigdy również w Miraculum nie poznaliśmy rodziców chociażby również a to Iwana, a to na przykład też Kima. Ciekawe dlaczego. A, no tak, bo oczywiście cała narracja musi się skupiać na Marinette. Jednak widzicie, Wings to wcale nie jest tak, że cała narracja się skupia na Bloom. Więc ludzie, którzy twierdzą, że narracja to się tylko i wyłącznie skupia na Bloom, bezcelnie kłamią. Aprobatę wynoszą 66,8% i idą w górę! No jeżeli tak, to możemy ruszać. Nie tak szybko! Olety! Najnowsze trendy mody? W sam raz dla ciebie! No, tak na ślicie wygląda. Ekstra! To jest super! Chyba nie myślałyście, że zapomniałam o was! No, wy też! Prawda, że odlatowe? Stelo, te skrzydła są trochę oślepiające. Dobra, tak lepiej. No, fajnie wyglądacie z tymi skrzydłami, to jest jak najbardziej na plus. I po raz kolejny Wings są dziewczęce. Wings po raz kolejny fajnie wyglądają. Da się coś takiego zrobić? No da się coś takiego zrobić, tylko wiecie. Po pierwsze trzeba nie być toksycznym twórcą, który sezy chorą nienawidzi wobec dziewczyn. Kłania się Tomasz Astruk i... Jak się nazywa twórca Love is Strange? Zaraz sprawdzimy. Taki wiecie, taki główny twórca, który stworzył to ścierwo. Jest to jakaś informacja? O! Shawn Mendes! Shawn Mendes, no. Trzeba nie być toksycznym twórcą, jak Thomas Astruk i Shawn Mendes, którzy sezą nienawiść wobec dziewczyn, to po pierwsze. I po drugie, trzeba być faktycznie kreatywnym. Twórcy Wings tacy byli, a niestety tego samego nie da się powiedzieć o Tomasie Astruku i o Sonie Mendezie. O, to jedna z twoich najlepszych kreacji, Stella! I co powiesz na to? Orety jest piękna, wyglądasz naprawdę wspaniale. Jeszcze tylko jedno, zanim wyruszymy. Klucz do legendarium. Zaczekajcie chwilę. Eldora, serio, co ty masz na głowie? Lepiej go zostawić tutaj, w sejfie. Ale nie na mojej głowie. To jest
magiczny sejf antywłamaniowy. Antywłamaniowy. A wy macie tam jakieś drzwi antywłamaniowe do zamówienia? Bo z chęcią bym zamówiła takie drzwi. Nie ma lepszego miejsca dla klucza. My to zostaniemy na straży. Wróżki zostające na straży. Co za mogą może się starać? Wielkie dzięki. Tylko dopilnujcie, by nikt się do niego nie zbliżał. Zostawisz go w dobrych rękach. Nie. Ale Blum naprawdę ślicznie wygląda w tej sukience. Naprawdę, one ślicznie wyglądają. Takie stroje bym chciała w grach zobaczyć. W przygodówkach jak robi Sterec byłoby to możliwe, no ale wiecie, no nie będzie to możliwe, bo Shawn Mendes to toksyczny twórca, który musi się znienawidzić wobec dziewczyn tych dziewczyn. Widać, od kogo Thomas Astruc się uczył. Znaczy, no to jest, z Thomasem Astrucem to, jeśli chodzi o niego, to jest od dawna powalone, to jest zanim tam odkrył Love is Strange i na jego podstawie stworzył Miraculum. A teraz, panienki, ja muszę trochę odpocząć. Te wróżki będą pilnować to pudełko, no po raz kolejny cię spytam, co może pójść nie tak, no wróżki, które coś pilnują, nie no, to wcale nie jest tak, że one już tyle razy coś zepsuły i... Było tyle problemów, was nie psez, nie? Ciekawe, jak to działa? Co ja dopiero co mówiłam? Nic? No! Kiko pilnuje! Kiko pilnuje, żebyście tutaj nic nie zepsuły! Dobrze, Kiko! Czato, nie ruszaj! Ja chcę mu się tylko przyjrzeć! Kiko, stój na straży! No wtedy to było tak bardzo oczywiste. A gdyby to były selkie, to selkie by zadek skutnie narobiły. Wystraszył się! No przecież nie chciałam! O nie chciałaś, ale zrobiłaś. Wracaj do nas, słyszysz? Nie chciałyśmy cię nastraszyć. A to ci pech! Witajcie w mieście Zenith Wings. Jesteśmy. Nie ma to jak w domu. Zenith, czyli takie Night City. Jej, co za niezwykłe miejsce. Piękne. Cześć, mamo. Cześć, tato. Trudno uwierzyć, że minęły 3,0 cykle czasu od ostatniego spotkania. Jak pięknie wyglądasz, kochanie. To zasługa Stelli. Pamiętam, jak rodzic to taknę. To oni mają takiego trochę fioła na punkcie nauki. Ale jest jedna rzecz, która jest spoko w tych rodzicach. Mianowicie, to nie są tego typu rodzice, którzy chcieliby, żeby ich córeczka ubierała się jak totalna chłopczyca. Bo najgorszy typ rodzica to rodzic, który po pierwsze wymaga od swojej nastoletniej córki tego, żeby się przez cały czas uczyła i jeszcze w dodatku, żeby się ubierała jak totalna chłopczyca. Na sensie rodzice tak to są o tyle ogarnięci, że nie mają problemu z tym, że ich córka ubiera się teraz dziewczęco, tak o wiele bardziej dziewczęta się ubiera i za faktycznie dba o swój wygląd, a nawet im się to podoba, więc to jest akurat plus dla nich. Tutaj to akurat szanuję. Zawsze uważałem, że tempo zmian w świecie mody to zastanawiające i fascynujące zjawisko. Wyglądasz ślicznie. No, przynajmniej pod tym względem jesteście ogarnięci, że nie wymagacie od swojej córki tego, żeby się ubierała jako chłopca. No bo nie mają takiego trochę fioła, że mogę powiedzieć, na punkcie nauki. To są tego typu rodzice, którzy takiego trochę fioła na punkcie nauki mają. Ale na szczęście nie jest z nimi aż tak źle, jak z to drugim rodzicem w prawdziwym świecie. No co jest? Kino. Dobra, zaczął mi się odcinek. To zastanawiające i fascynujące zjawisko. Wyglądasz ślicznie.
Wings, poznajcie moich rodziców, Elektroniusza i Magnetię. Elektroniusa. Kocham te imiona Wings, są przepiękne. Dzień dobry, miło Państwa poznać. Was też, proszę, wejdźcie. Bardzo dziękujemy. Dzień dobry. Mamo, tato, to jest Timmy, mój chłopak. Interesujący dobór słów, córeczko. Dzień dobry. To nie było miłe. No i proszę, gładko poszło. Cóż. Oni będą mieć problem z Timmy. Będą mieć względem niego zascedzenia. To co jest w nich okej, w tych rodzicach, to że nie mają żadnego problemu z tym, że ich córka ubiera się dziewczęco, że faktycznie dba o swój wygląd, to jest na plus. W przeciwieństwie do wielu innych rodziców, którzy oczywiście w jakiejś stracie są przedstawiani pozytywnie. Rodzica Marcinkowy na przykład. Którzy no tak kochają, nie? Swoją córeczkę, ale gdyby na przykład Maksim była normalną dziewczyną, która się ubiera bardziej dziewczęco, no to wtedy jej rodzice na pewno mieliby z nią problem. To jest pewne akurat. I co jest to tam? Jest warte powiedzenia. A, że rodzice tak na scenie też nie mają żadnego problemu z jej przyjaciółkami. Ale to już nie jest w nich fajne, to będą no, mieć problem z chłopakiem Tekne. I w sumie biorąc pod uwagę to, że Tekna i Timmy są razem, no to coś przez długi czas, no długo są razem, to można się zastanawiać nad tym, dlaczego teraz dopiero Tekna przedstawia Timmy'ego swoim rodzicom. No jak dopiero teraz to robi, to niestety no to już tak dobrze o tych rodzicach nie świadczy, nie? Że dopiero teraz córka im przedstawia swojego chłopaka. Jak przytulnie! No i w ogóle... O, proszę, napoje! Gdy mi się czuję trochę niekomfortowo. Timmy, do której to szkoły uczęszczasz? Szkoła... Cóż... On chodzi do czerwonej fontanny! Jest jednym z najlepszych specjalistów zaraz po moim Brandonie! Oczywiście. To samo powiedziałaby Brom. Jeden z najlepszych specjalistów, zaraz po moim Skyu. Lista? W jakiej dziedzinie? Medycyna kwantowa? Nauki neutronowe? Jest niezastąpiony w mechanice, nawigacji i rozwiązywaniu różnych problemów. Przepraszam. Oj, skoda mi jego w tym momencie. Tylko małomówny, jak widzę. To istny geniusz technomagii. Zapraszam na obiad. Siadajcie, proszę. Dziś ulubione dania Tekny. Dobrze, że oni nie mają żadnego problemu z tym, z kim Tekna się przyjaźni. I z tym, jak wygląda, jak się ubiera, ale tak jak mówię, no mają problem z jej chłopakiem. To jest niestety odsuwalne to od samego początku. Że w ogóle, żeby ich chłopak zyskał ich tam akceptację, to on im będzie musiał coś udowodnić, a strasznie nie cierpię czegoś takiego, gdy chłopak bądź dziewczyna musi udowadniać rodzicom swojej drugiej połówki, za jest niego bądź jej warta. No jest coś, co mnie strasznie wpienia w takim postępowaniu rodziców, teraz tego nie lubię. To jest w ogóle taki przypadek, to jest taki moment, gdy również zaczyna skwestionować swoją drugą połówkę, bo zastanawia się, czy w momencie, gdy na przykład jej bądź jego rodzice ciebie by nie zaakceptowali, to jaką on bądź ona podejmie decyzję, czy on bądź ona będzie trzymać stronę swoich rodziców, to jednak wybierze ciebie. To jest taki stres akurat. Ja na szczęście nigdy tutaj w takiej sytuacji nie byłam i mam nadzieję, że nie będę. Ale współczuję ludziom, którzy byli w takiej sytuacji. Koreczki precyzji. Limonkowe równanie. Algebroska. Krem różniczkowy. I specjalnie dla ciebie pyszna zupa z algorytmów. Smakuje jak klasówka. No. Serio? Oczywiście, o to właśnie chodzi. Czyli ty ma smakować tak paskudnie, biedna Stella. Czy wiesz, Timmy, że na Zenicie wszyscy działamy w trybie wielozadaniowym? Intensywnie. Ludzie są tutaj dumni ze swojej wydajności i ze skuteczności też. Przekonajmy się, czy chłopak mojej córki umie się przystosować do życia na Zenicie. Jak ja nie cierpię takiego podejścia. Inicjowanie procesu analizy pod kątem aprobaty.
traktując się jednocześnie na łyżki z robotą. Mimo wśród elipsy na diagramie numer 3. Tak, Timmy, świetnie ci idzie. Już prawie skończyłeś. Gotowe. Zadanie wykonane. I koniec. Cudnie. Fechtunek 9, odruchy 9, inteligencja 10, logika 10. Test został zdany z wynikiem celującym. Świetnie pasujesz! Doskonała robota! Ja musiałem zdać jakiś test, żeby zyskać przychylność jej rodziców. I to jest coś, co mi się nie podoba. Teraz czas pomówić o naszej misji. A tak, mamo, tato, musicie nam pomóc. Lokalizator spektrograficzny? To jest to właśnie urządzenie. Doskonale. A jak on działa? To logiczne pytanie, kochanie, ale jeszcze go nie używałem. Mogę? To coś takiego. Udało mu się. Wiesz, on nie jest super? No na pewno jest zdolny. Nowy gadżet może nas zgubić, jeśli zdołają go uruchomić. Selino, zajmijmy ich czymś innym, zgoda? I już się robi! Technologia dawno, dawno temu stworzyła rękami człowieka potwora. Złożonego w całości dzięki śrubkom. Legendarium! Potworze Frankensteina, zrodzony z mocy błyskawicy ludzkiego szaleństwa. Obudź się na nowo! I pokonaj Wings! Nie, więc teraz, no, będzie atak na Zenit. Będzie kolejny stwór, którego będzie trzeba pokonać, oczywiście. No, to zobaczymy, jak teraz sobie technologia poradzi w starciu z magicznym stworem, z legendarium. Życzę powodzenia. Uciekajmy stąd! Ja, no właśnie, to jest problem, nie? Nie ma tak łatwo. Widzicie, co narobiłyście? Zostawić cokolwiek z wami, to się zawsze źle kończy. No nie tylko coś, ale ani dla nie, dobra, okej, miałyście ewentualnie drogę w prawo, teraz zauważyłam. Dziękuję, że pożyczył nam pan ten spektrograficzny lokalizator. Mamo, już pora się pożegnać. Co tam się dzieje? No nie tak szybko, bo macie potwora na celowniku. Zaraz zobaczę. Mieście szaleje mocno, jest to dokładnie w centrum. Dalej, Wings. Trzeba go powstrzymać, nim się komuś coś stanie. Magia Wings! Blooming! A ja na to się transformuję na oczach rodziców Tekny. Zero tajemnic, zero udawania kogoś, kim nie są. No i to mi się podoba, Wings. Są szczere, a nie są kłamliwymi zmijami jak Marinette, jak Maxim Caulfield. Jasny Blooming! Czarodziejka zjączego płomienia! Muza! Czarodziejka muzyki! Tekna! Czarodziejka technologii! Ty płomień spaja.
nim Wings. Wracaj. Walczył ramię w ramię z państwa córką. Dzięki temu urządzeniu. Naprawdę miło było was poznać. No to ja lecę. Do zobaczenia! Szybko! Uciekać! Wulkaniczny atak! Cios? No, on tak jakby jest trochę odporny na magię chyba też. I za bardzo to mu nic magia nie zrobi. No, tylko uważajcie, Wings, żeby tutaj niczego nie zniszczyć, bo nie żeby coś, ale wy akurat nie jesteście w posiadaniu niezwykłej Biedronki, która wszystko naprawi. Tak, ten chłopiec ma w sobie coś. Myślę, że doskonale pasuje do naszej Tekny. No, szkoda tylko, że potrzebowaliście jakiegoś chorego testu, żeby to zrozumieć. Biorytmiczny powiew! Może uda mi się wchłonąć całą moc z sieci elektrycznej? Nie, elektryczność dodaje mu siły. Nie, to nie był dobry pomysł. Zdaje się, że jest ci wdzięczny. No coś takiego. Chyba mu wpadłaś w oko. Niestety on mi się nie podoba. No tak to woli Timiego. Zostaw ją w spokoju. Łapę prec od niej. Serio? A przecież kazałaś mu pokonać Wings. No to jak dałaś mu polecenie, żeby pokonać Wings, to co teraz nie możesz mu kazać odkochać się w Teknie? Ale niech Tekna wpadnie w jego objęcia. Wtedy sobie poradzę. No. Nie zrobię coś, ale tego niezwykła Biedronka nie naprawi. W legendarium. Tak, Selino. Powiedz, gdzie oni się podzieli? Są tutaj w środku. A wiecie chyba, co się stanie, jeśli Tekna się zbytnio zasiedzi. Wtedy zostanie w świecie legendarium na zawsze. Chcę tam wejść, to pilnuję, żeby nigdy nie uciekła. No, to teraz Stormi. Mieliśmy Aisy, mieliśmy Darcy, no to teraz Stormi będzie miała swoje moce w świecie legendarium. Ten potwór zabrał Tekny do innego wymiaru! Do świata legendarium! Dalej, Wings! Magia Wings! Mitex! Mitex! Ja to nie... Dobra, nie śpiewam tego, sorry, ale to... Zbyt skomplikowana piosenka, daruję sobie. Fajna piosenka, ale zbyt skomplikowana. Gustu nie ma. Może są w tamtym zamku. Otrząsa mnie na sam widok. Chodźmy, mamy mało czasu.
Wings? Coś mi się tu nie podoba. Trzeba tak naratować. Cześć, dziewczyny! Stormy! Witamy, Stormy! Poznajecie? Stormy? No, to była Aisi, była Darcy, no to teraz zazna Stormy. Dziwi was, że tu jestem? W świecie pełnym potworów? Nie, ani trochę. Elektryczność pomogła w stworzeniu potwora Frankensteina, a teraz załatwi was raz na zawsze. No, no te zasadki, teraz elektryczne moce. Nie mamy nad nią kontroli. O, a to się dopiero zaczyna, Wings. Szykujcie się na totalne porażenie prądem! No i to jest dobre przedstawienie tego, jak prąd może być groźny. Elektrocutioner z Batmana Arkham Origins powinien uciec od Stormy. Jak dobrze władać prądem. Tak na ciebie nie lubi. Aż... Po raz ostatni mówię! Nie chcę od ciebie żadnych kwiatów! Nie, no ale tak, no to... Kwiaty być mogła przynajmniej psy, od skoda tych kwiatków. To jest prawdziwy koszmar! Jeszcze jest? Wykorzystam specjalny czar. Technomagiczna wizja! Stormy oczywiście i Wings. To Wings! I Stormy? Zabieraj ty łapę od niej. Ja wiem, że masz serce pełne uczucia, ty olbrzymie. Wiem też, kogo możesz tym uczuciem obdarzyć! Doprowadzi do tego, że on zakocha się w Stormy. I w ten sposób właśnie one Stormy pokonają. No właśnie. Co to? Teraz jestem jeszcze silniejsza! Rośnie moja moc! No, nie będzie tego finału. A ty to co? Nie? Wypuść mnie! Energia Stormy to właśnie to, czego potrzebował potwór. Ma bratnią duszę! Zostaw mnie! Nie jesteś w moim typie! Doskonały pomysł! No, zbierajmy się stąd! No, nie ma. No, ale przynajmniej nie musiały go pokonywać ostatecznie. Kolejna kapitalna okazja zmarnowana. Nieźle, siostrzyczko. W księdze jest... Nie, teraz to się z kolei będą ze Stormy śmiać. Tyle historii do wyboru. Każda idealna, by raz wreszcie pokonać Wings. Wspomina mi się Gabriel, który tyle razy gadał, że znajdę pewnego dnia taką dobrą osobę do zakumanizowania, że raz te zawce rozprawi się z Biedronką i z Czarnym Kotem. Selina ma dosłownie na sci-fi w tym momencie. Dosłownie. Dziękuję, że ocaliłyście miasto Zenit. Spisałeś się tam na medal młodzieńcze. Pamiętaj,
Czasami najlepsze rozwiązanie to iść za głosem serca. Jestem z ciebie dumna. Do zobaczenia wkrótce. Pewnie. Tym razem nie pozwolimy, by przeleciały 3 cykle czasu. Do zobaczenia. Tata, ty i te twoje pomysły to się zawsze dla końca. Starczy, że zatopimy korytarz, a wtedy sejf sam wypłynie! Doskonały pomysł! Pomogę ci! Nie, to tak, od tak stwierdzacie, nie kwestionując tego? Właściwie zły pomysł! Bardzo, bardzo niedobry! No, to co by było o tym wcześniej? Zadocnie się udało. Spróbujmy zaprowadzić porządek, zanim Wing wrócą do szkoły! Szybko! Chodź, Kiko! Lecimy! To już za późno. Brun! Już wróciłyście? Tak! Dzięki, że pilnowałyście klucza. Wiedziałam, że jest w dobrych rękach. Tak, w dobrych rękach. Oj, Brun nie zna swojej historii. No a teraz do roboty. Przy odrobinie szczęścia lokalizator zacznie działać. I chmurna wieża będzie musiała wyłonić się z ukrycia. Trix po zdobyciu kolejnych szkół czują się niepokonane. Są gotowe do ataku na czarodziejki w Alfei. Tymczasem Muza odkrywa w budynku muzyczną salę z magicznymi instrumentami. Być może właśnie one pomogą Winx zmierzyć się z wiedźmami. O, no to jak ktoś chce twierdzić dalej, że tylko zależy od Bloom i że... No Bloom tutaj odwala całą robotę i że zapas Wings poza Bloom się na nic nie przydaje. No to proszę bardzo, kolejny odcinek Muza. Będzie kolejny odcinek o Muzie i to Muza w kolejnym odcinku znajdzie sposób na powstrzymanie zagrożenia. Więc to wcale nie jest tak, że bez przerwy ta Bloom się musi tylko i wyłącznie wykazywać. Nie, są też inne Wings, które się mogą wykazać. Więc tak, mieliśmy 2 odcinki o Froze. Wczoraj mieliśmy 2 odcinki o Steli. Dzisiaj mam ten odcinek o tak nie. No i kolejny odcinek to jest rozpoczęcie wątku z Muzą. Muza będzie miała też 2 odcinki. Więc proszę bardzo, nie wszystko kręci się wokół Bloom. Mieliśmy Florę, mieliśmy Stellę, mieliśmy Teknę i teraz będziemy mieli Muzę w kolejnym odcinku, więc nie wszystko kręci się wokół Bloom. Też inne Wings tutaj mają swoje do powiedzenia, a nie tylko Bloom. Więc to nie jest to samo. To nie jest ten sam toksyczny scenariusz w Miraculum, gdzie wszystko kręci się wokół Marinette. No ale podsumowując ten odcinek, no to fajny odcinek, ze względu na to, że fajnie znowu zobaczyć Zenit, bo Zenit to jest niedoceniana planeta i fajnie by było, gdyby więcej odcinków się na niej działo. Zaś co do rodziców Techny, powiem tak szczerze, no, mają fiolę na punkcie nauki i zdecydowanie uważam, że niezrozumiałe dla mnie jest to, żeby robić takie durne testy, które to mają niby na celu udowodnić, że o, ten chłopak jest godny ich córki, ale... Przynajmniej nie są oni aż tak źli, jak mnóstwo rodziców z prawdziwego świata, bo gdy mówimy o takich rodzicach, którzy mają fioła na punkcie nauki, to ich fioła na punkcie nauki nie kończy się tylko i wyłącznie na tym, że na przykład będą jakoś oceniać chłopaka bądź dziewczynę ich córki, tylko to jest jeszcze gorsze. W sensie oni mają jeszcze gorszego fioła w prawdziwym życiu. Po prawdziwym życiu tacy rodzice to oni nie dość, że mają takiego fioła, nie dość, że... wymagają od swojej córki, żeby sobie znalazła chłopaka bądź dziewczynę, jakąś z lesbijką, no też tacy rodzice chyba niestety dosyć często nie potrafią zaakceptować tego, że ich córka może być lesbijką. No ale znaleźć chłopaka na przykład, który no, jest takim nerdem, to jest jakby tego wszystkiego, bo mało, to oni sami wymagają tego, żeby ich córka tego i wyłącznie stała tak siomski, jakkolwiek nie dba o swój wygląd, żeby jakkolwiek nie ubierała się dziewczęco. No tutaj taki scenariusz sprawdziłbym za ciebie, że córka takich rodziców zaczyna się ubierać bardziej dziewczęco, zaczyna chodzić w sukienkach, bardziej się stroi, no to tacy rodzice będą mieli z tym problem i będą twierdzili, że po prostu nie, nie, nie,
nie zawahają się przed tym, żeby stwierdzić, że taka no, ich córka ubiera się jak dziwka, no, mówiąc dosłownie, więc no, to jest po prostu dramat jakiś. Ja takich rodziców strasznie nienawidzę. I no, tak widać, że rodzice tak zostają tak trochę wybieleni w tym sensie, że no, nie są znowu aż tak źli, gdy mowa o ich... Tak gdy mowa o tym, co mają Fiona na punkcie nauki, to nie są oni aż tak źli, jak to, co niestety możemy zaobserwować u rodziców w prawdziwym życiu. No i ostatecznie zaakceptowali tego Tiniego. Też powiedzieli swojej córce, że dobrze skierować serce, więc no powiedzmy, że jakaś być może to jest lekcja trochę dla nich, bo w sumie jeszcze ich spotkamy w kolejnym sezonie i w kolejnym sezonie już faktycznie będą oni lepsi, więc jakaś tam dla nich lekcja. No dobra, no co by tutaj co mogę powiedzieć? To mi się podoba Wings. O, to mi się podoba Wings. Podoba mi się Wings to, że w momencie, gdy one za bardzo nie są w stanie pokonać jakiegoś przeciwnika, to one muszą używać mózgów wtedy. One już wiedzą, że magom nic nie wskórają, więc muszą używać mózgu, muszą trochę pokombinować i muszą tak trochę mózgiem znaleźć sposób na pokonanie przeciwnika. Muszą zaobserwować trochę sytuację i czasami nawet wykorzystać broń przeciwnika przeciwko niemu. No i tak samo u nich zrobiły, bo no ten potwór został zaczarowany, żeby się tego chował w Teknie. No i potem Wings, no właściwie to Tekna, tak właściwie wykorzystała ten sam czar po to, żeby tam, że on zakochał Stormi i to był właśnie sposób na pokonanie Stormi, więc tutaj faktycznie odczuwalne jest to, że złodzieńca mógłby wygrać, gdyby główne bohaterki faktycznie nie używały mózgu. Ale że Wings potrafią używać mózgu, no to Wings potrafią wyjść cało z opresji i to jest dobre. Bo to świadczy o tym, że złodzieńca też potrafi być kompetentny w momencie, gdy główna bohaterka musi bardziej kombinować, żeby go pokonać. To akurat dobrze świadczy o złodzieńcy. Jeśli chodzi o Miraculum, to o czymś takim mało kiedy mogliśmy pomazać. Mówię mało kiedy, bo w sumie Melobestia to taki wyjątek, gdy faktycznie Marinette i Jadren bardziej musieli mózgu użyć, żeby ją pokonać. Ale to właściwie taki jedyny wyjątek, który pamiętam. A tak to z reguły wszystko rozwiązywali siłą, bez żadnego tam większego kombinowania. A, no i bo gigant jest, no, ale to wtedy to niewłaściwie po prostu jedyne co musieli zrobić, to Makumę wypowiedzieć i tyle. Nie musieli się jakoś bardzo do tego przykładać. No dobrze, no ja w tym momencie będę kończyła. To będzie na tyle. No i widzimy się w kolejnych odcinkach z Wing. Za chwilę będę komentować kolejny odcinek. No i dzisiaj dwa odcinki z Wings, no bo dzisiaj moja mama też znowu wraca szybciej, tam o 11 gdzieś. Więc dzisiaj będą dwa odcinki. Jutro zobaczymy. Ja no myślę, że zaraz już chyba jutro te dwa odcinki i powrócę te dwa odcinki. Wydaje mi się, że jak tam gdzieś moja mama, no któregoś dnia miałaby pójść na duże, to chyba dopiero w sobotę i w sobotę dopiero trochę pokombinuję z filmami. No dobrze, ja w tym momencie kończę, to będzie na tyle. Bywajcie. A, dobra, jest to nie bywajcie, za co było mówili ci wróżki, a potem wróżki. Wróżki po raz kolejny pokazały, że lepiej im czegokolwiek nie zostawiać, bo zawsze coś będą kombinować i potem trzeba to naprawiać. No one same jakoś były w stanie to naprawić, ale to nie zmienia faktu, że nie są one odpowiedzialnymi osobami, żeby im cokolwiek zostawiać. No, powiedzmy to sobie szczerze. Celkiem by się lepiej sprawdziły w tej roli. No dobrze, na rok już naprawdę końce, to będzie na tyle. Bywajcie.